Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed nami symulator piwnicy. Cóż, kontynuujemy naszego wspaniałego win streaka. Może normalny run tym razem. Potem popróbujemy znowu jakiegoś challenge'a. Lazarus. No dobra. Kontroler nie działa. Technologia się buntuje. Cóż to jest? Czy te muchy zadają obrażenia? Nie, okej. Chociaż tyle wiemy. Klusek tutaj ze mną leżał, ale wreszcie się ewakuował. Co to jest? A, wiem co to jest. Dobra, Justice to... to jest bateria, może się przydać. Klucz z baterią. To jest... Aha, amnezja. Idealnie. Curse Room. Który nam tutaj super rzeczy daje. Mamy Lazarusa. No cóż, starymi postaciami muszę po prostu iść do alternatywnych ścieżek i próbować coś tam ugrać. Znam dwa nowe bossy. Znaczy, teoretycznie nie wiem, czy jeden się liczy jako jeden, czy jako dwa. Nie wiem, jak to ładnie opisać tym, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Na tych karteczkach jest miejsce na jeden, znaczy na dwa symbole? No tak to wygląda. Chyba. O nie. Ciekawe, czy ten przydupas zatruwa, bo tak to troszkę wyglądało. No niestety item room nie powalał. A hard mod to hard mod jednak. Nie ma już tak lekko. Jak ja nie cierpię tych mobów. Mógłbym to powiedzieć o praktycznie każdym. One nie powinny zadawać obrażeń kontaktowych. Skoro już i tak spawnują. Ale nie ma tak lekko. Aha, jasne. Podobno creep, czyli ta na przykład krew, którą zostawiam, zadaje więcej obrażeń teraz. Jezu. Litości. Wiem, że tej litości nie będzie. A, już nie uciekniesz. Już mam 1,5 HP. Bardzo ładnie. Aha. O, umarł. Ale jeszcze ten żyje. Nie. Dobra, najpierw ciebie zabiję. Co za makabra. Załatw ich. Przy dupasie. No. O. Boss. Nie wiem, czemu tego nie zarejestrowałem. Mam nadzieję, że te tirsy będą się namierzać właśnie na... nie na niewrażliwe akurat w tej chwili. On strzela pod skosem chyba i rzuca pająkami. Dobrze pamiętam. Mam nadzieję. A, strzela też tak. Nieważne, czy on robi Brimstone'a? No chyba robi. No ale w sumie homing tak trochę dosyć dobrze działa. O, jasne. No nic. Zostawię to bez komentarza. A, bo jest maze. No. Dlatego tak się zdziwiłem, że już boss. Nie ma chyba co tutaj się zabijać za bardzo. Nie widzę
No, nie ma przede wszystkim żadnych HP-ków dodatkowych, w sensie HP up. Sklepu nie było chyba. Mam 5 bomb i 0 kluczy. Zróbmy więc tak. Czy ja naprawdę nie byłem w sklepie? Nie wiem. Być może to się opłaci. Być może nie. W Guest Roomie byłem, wszędzie byłem. Dobra. No to zbieramy się. No, zabijemy się może jak będzie dogodniejsza okazja. Jakaś. Na razie jest ogólnie kiepsko. Dobra, są dwie ścieżki. Jedna wymaga iścia przez te alternatywne levele. Druga, do drugiej wystarczy. Wystarczy co? Pokażę wam tą drugą, jeżeli do niej dożyję. No, w sumie mogłem iść do alternatywnego, no ale miałem tylko jeden klucz, dlatego tak się wahałem. Aha, blind, super. Super duper. Właśnie, gdybym miał więcej kluczy, to bym poszedł do alternatywnego levelu. Ale z jednym, no to jednak chciałbym jakiś item room zahaczyć, bo mamy beznadziejne itemy. Póki co. Więc ten run tak troszkę widzę słabo. Póki co. Dobra, jest skałka. To już coś. Jest serce. Dziwnie prosty, duży pokój. O. Prawie wlazłem w muchę. Fajnie byłoby szatana sobie zagwarantować. Ale to jest basement. No chyba tu nie dostanę obrażeń, no bez przesady. Chociaż, no nie wiem, boss może się trafić jakiś nieszczęśliwy, ale co to może być za boss, który by mnie dojechał? No nie wiem. Mogę mieć pecha. Teraz mi dajecie klucze. Jest blind. Okej. Okay. Szkoda. Szkoda. To byłoby idealne, żeby się zabić. Oczywiście blind jak zwykle rujnuje wszystko. Okej, okay, ten przydupas mnie zaczyna irytować. On jest niebezpieczny. Skoro może wrzucać moby we mnie. No, super bandaż, kurde, to była idealna okazja, żeby się zabić. No nie. Ale klątwa musiała wszystko zrujnować. Dobra, zobaczymy, co tam u szatana będzie. Aha. Dosyć długi pokoik. No dobra, zobaczymy szatana. Mam nadzieję, że zobaczymy szatana. I że mnie... No właśnie. No to jest chyba jeden z gorszych bossów, kiedy się nie ma żadnego DPS-a. No, chociaż z drugiej strony... No, ten boss ma 0 HP. Mam 7 bomb. Aha, to było piękne. Dobrze użyta bomba. A, no tak, blind jest. Nieważne, biorę wszystko. Fajnie byłoby się zabić. Blind po prostu. A to będzie jeszcze, to będą jeszcze HP-ki pewnie. Aha, prawie.
Dobra, mam dwa klucze, więc mogę iść do alternatywnego levelu i tak zrobię, myślę. Gdzieś leżało serduszko niebieskie. Czy to się w ogóle nagrywa? To się nagrywa, dobrze. Ech, no to dobra, nie zabijemy się najwyżej. Przynajmniej w bliskiej przyszłości. Do sklepu nie ma co. 6 bomb. Tu nie ma secret rooma. Super secret może być tu gdzieś. Tu. Okej. Coś nowego. To była bomba. Czy chce mi się szukać zwykłego sekretu, który jest tam? No dobra. Trzeba było o tym wcześniej pomyśleć, zanim się cofnąłem 3 razy przez cały level. Jeszcze klucza nie... Mech. Dawaj. Potrzebuję kluczy. Potrzebuję też 2 bomb. Na później. Znaczy, w sumie nie muszę. Idę do alternatywnego levelu, dlatego że no to jest jakby dodatkowy basement. Więc dodatkowy item i tak dalej. Ale wcale nie muszę kontynuować tą ścieżką alternatywną. Tak, to jest 2. Tu będzie białe ognisko i tak dalej. Aha, fajnie. Takie rzeczy. Nice. Ile tych much? Zgiń. Cholero. Zgiń, mówię. Giniesz? Aha. Nieźle, nieźle. Czy te muchy to w ogóle umrą kiedyś? to jest jakiś tam mały tirsap chyba. Przynajmniej kiedyś był, tak? Więc wezmę. Wolę... Nie no, blind mnie generalnie. Wypraszam sobie, blind mnie troszkę irytuje, a raczej bardzo. Za często są te klątwy po prostu, no. Klątwy bardziej sprawiają, że gra jest irytująca niż jest trudniejsza. No jest trudniejsza, ale w taki właśnie mało przyjemny sposób. No nie wiem, trudność czy może być przyjemna? Być może. Dobra, może się zabijemy? Któż to wie? Jasne. Te muchy to zło. Niebieskie ogniska. Może coś tu się da zrobić? Aha. Czemu ten mob... Znaczy, czemu ten przydupas tak robi na... trinketach czy pick-upach. Jest ognisko, a i są jakieś rzeczy. No umrzyj. Halo. Item room był. Dobra, zobaczmy co jest tu. Myślę, że... No, nie wiem czy hangman tutaj był niezbędny. Znaczy niezbędny, potrzebny. Czy coś mi daje tak naprawdę? Niewiele mi tu daje. Troszkę większe bezpieczeństwo minimalnie. O! Co? Te muchy tak się kumulują? Interesujące. A jak zabiję jego najpierw? O, nie dowiem się. Co i boss.
No i co, na szatanie się będę być może mógł zabić, jeżeli będzie jakiś szatan. Niestety teraz chyba jest tak, że jeżeli nie ma się hapeków, żeby kupić coś u szatana, to po prostu się nie da kupić. Czyli nie wiem, nie da się u niego zabić, kupując, tak mi się wydaje. Oho. Może się mylę. Co się dzieje tutaj? Czy już umrzesz łaskawie? Chcę móc coś kupić u szatana, którego i tak nie będzie. Tears up, to jest dobre. Właśnie, czyli... chyba jeżeli się umrze tutaj jako lost, to się umiera całkowicie. Nawet jeżeli ma się jakieś inne wskrzeszenia. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy sam tego doświadczyłem, czy Iza, kiedy tam grała w święta. Ale coś tak... jakieś mam takie... przebłyski. No dobra, zwiedźmy wszystko. Tu jest hapek wciąż. A ja mam tylko 3 HP tak naprawdę, więc jeżeli stracę jeszcze jeden hapek, to będę mógł się zabić tak naprawdę. Bez większych skrupułów. Oczywiście nie muszę, ale... zobaczymy. Chociaż nie, no myślę, że takie samobójstwo nie będzie mi potrzebne. Bo pewnie umrę w naturalny sposób, widząc jak ten run się rozwija obecnie. Jest Curse Room, tu jest coś jeszcze. Lusterko, właśnie, jeszcze jest arena, do której mógłbym wejść i na przykład tam umrzeć. Areny mają zazwyczaj jakieś... jakieś co? Jakieś itemy. Tym razem. Nie wiem czy zawsze, chyba zawsze. O, Fear. Żadnego use itema nie mam. Troszkę słabo. Ale dobra, weźmy... zróbmy to co trzeba zrobić. Zaraz, co tu było bossem? Muchy. To może być średnie. Nie wiem czy chcę lostem walczyć z tym bossem przy obecnym moim damage'u. Raczej dam sobie radę, ale... nie jest to takie oczywiste. Przynajmniej to mogę rozwalić, o. No i właśnie, latam w tej chwili. Więc... no, to jest chamskie. Znaczy chamskie, no dobra, moja... śpiąca dusza ma więcej HP, więc... nie wpuszczą mnie do areny. Zawsze tutaj troszkę można zebrać jakichś resursów różnego rodzaju. Co nam się może przydać później? Czy z tego coś wypada? Coś wypada. Tu wciąż nie wejdę. O nie. O nie. To może być zło, które nas załatwi. Jest kawałek nożyka. Co to był za dźwięk? A, bo tu jest ten mob. Oczywiście. Którego jakoś zupełnie sprytnie
Zupełnie nie zarejestrowałem. O nie. Chowanie się nad wodą już nie jest takie łatwe. Bo z wody wylatują moby. Chyba nie będę walczył z tym bossem. Chociaż no niby dostałem Tears Up. Korci mnie dosyć mocno. Jak widać, 6 bomb. Secret. Ej. Czy muszę właściwą postacią iść do tego secret roomu? Pytanie, czy będzie on otwarty, czy będę musiał jeszcze jedną bombę zmarnować? No dobra, spróbujemy bossa. Co może się okazać tragiczne w skutkach. No ale coś za coś. Czy mój Holy Mantle dostał? Słyszałem jakiś taki dziwny dźwięk. Nie jestem pewien. Nic nie widziałem. Więc chyba nie dostał. Dobra. Chwila prawdy. Jak to się nazywa? Min Min. Aha. Było blisko. Mam bomby. Nie wiem, czy to coś mu zrobiło. Chyba zrobiło coś. No to już nie do końca. Oj, oj, oj. Ale idzie dobrze. Kurde. Mogłem się zabić w sumie. Dobra, whatever. Mamy dobry item. Nie zabijamy się. Nie. Co to był za pokój? No, nie był to najlepszy pokój, ale nie był też najgorszy. Okej. Spoko, spoko. Jest dobrze. No, mogłem się zabić i iść do areny. No tak, zmarnowałem trochę HP-ka. No to się nie zabije. Czyli tak, Secret Room jest tam. Tu gdzieś był hapek. Aha, fajnie. Nie jest otwarty, co to za chamstwo. Ha. Bez szału, ale z drugiej... Dobra, mam 7 kluczy, to do sklepu wejdę normalnie. Tym razem mam więcej kluczy niż bomb. Bransoletka to jest śmieszny item. O! Już mam transformację. Jest hapek. Wiecie co? No jednak chyba... Bransoletka pozwala nam podnosić kawałki, no, terenu. Co nie jest samo w sobie jakieś rewelacyjne, ale szybko się ładuje, więc możemy tutaj na przykład dokopać się do jakichś niedostępnych rzeczy. Teraz pytanie. Dobra, no to skoro chce się zabić, to się zabije. Co to za dźwięk był? Czy mam coś, co mi daje kasę za ranienie się? No niezbyt. Aha, range up. No dobra, skoro już do tego doszedłem,
Tylko spróbujemy. Aha. Dobra, chcę się zabić. Zapomniałem, że to tak działa. To nie był najbardziej przemyślana. To nie było najbardziej przemyślana strategia. Na szczęście obruszka zadziałała. Nie wierzę. Więcej szczęścia niż rozumu. Jeśli można tak powiedzieć. Ale damage mamy dobry. To kupię jedną bombę. I znikamy stąd. Kombinacje. Jak nic. Teraz pytanie, czy naprawdę chcę iść tam, do kopalni? Mój oryginalny plan był inny. Nie iść alternatywną ścieżką. Ale dobra. Zobaczymy. Niech będzie. No, na tej alternatywnej ścieżce też każdą postacią muszę zwyciężyć, więc... Na razie tylko Azazelem nam się udało. O, fajnie. Darkness tutaj w kopalniach to jest to, czego dokładnie chciałem. Dokładnie tak. Ile to zadaje obrażeń? No, chyba w miarę sporo. Aha. No nie jest już tak lekko. Uff, fuck. Curse room. To może być secret. Mam 3 bomby, sprawdźmy. Dobrze. Co ja widzę? Karta kredytowa. No jest szansa na szatana. W miarę spora. A, no tak, mam Abaddona. Jest całkiem spora szansa na szatana. Ciekawe. Nie mogę tego podnieść. To cię wysadzę. Chociaż lepiej byłoby w sklepie to zrobić pewnie. Oj, oj, oj. Te moby są słabe. Justice, to zróbmy to tak. To nie jest XL, nie. Klątwa jedna już jest. Szybko. Zabić tego. Jak się ich szybko nie zabije, to puchną. I robią ładny gejzerek tirsów. No, poproszę sklep. 7 kluczy, okej. Trójeczka, reroll wszystkich pick-upów na poziomie. O nie, czy tu będą ogniste czopki? Gdzie tu jest przycisk? Tu. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Na szczęście nie było czopków, ale i tak dostałem. Papryczka. Papryczka jest spoko. Daje nam ogniste tirsy. O, niebieskie. Kościeje. Halo? Ech.
tutaj w ogóle nic nie widzę, więc bardzo fair to wszystko. Jest skałka, którą mogę podnieść. Nie mogę jej podnieść. Okej, okay. Skałki się nie da zcheatować w ten sposób. Grid? O, nie ma grida. Starter deck? Myślę, że tak. Nie potrzebuję pigułek. O kurde, dobre, dobre. Myślę, że będę potrzebował HP-ków. O, tu się szykuje jakiś większy pokój, to może użyjemy sobie karty naszej. Aha. Coś jeszcze? Ile was tam jest? Dobra. Tak, wyczyszczę najpierw teren. O, to chwilę potrwa, niestety, ale jestem w dosyć kiepskiej sytuacji, więc szukam każdego, jakby wszystkiego, co mi może pomóc w ten sposób. Pięknie, pięknie. Dobra, najpierw to. Chociaż no nie będzie już dużo sklepów. No może i... Może się mylę. Trochę sklepów jeszcze będzie. No to zobaczymy się za chwilę. No dobra, mamy 99 centów. Jedno niebieskie serce dostałem, jedno kościane serce i dużo laka. Tutaj jest piątak, ale nawet nie ma sensu go podnosić, więc chyba, no cóż, kasy nie potrzebuję. Wiem, że jest achievement za wydanie 99 centów w sklepie. Niestety do tego to raczej restock jest potrzebny. Więc, no nic, spróbuję. Spróbuję. Ciekawe, czy... czy na przykład nie, tutaj jak gdybym wydał, czy maszyna się liczy? Ha. Nie wiem, czy się liczy, ale nie zaszkodzi. Mam 3 bomby, nie wiem, czy... A, dobra. 17% na szatana? Szaleństwo. Nie wiem teraz, czy podnoszenie, czy to, co podnoszę, to też muszę wydać znów. Nie wiem, jak to działa. Dobra, bo troszkę się zdekoncentrowałem. Czyli mamy szatana na praktycznie 100%. Będę się śmiał, jak się nie pojawi. Tu jeszcze coś jest. Mamy bardzo dużo laka, więc będziemy pluli ogniem co chwila. Bardzo mi się to podoba. No, papryczka nam DPS-a ładnie podniesie. Dobrze. Nie no, bez restocka to ciężko będzie to wydać. Chyba wszystko. Wiem, że zostały jakieś secret roomy potencjalnie, ale nie mam dużo bomb, więc nie będę ich szukał. Rip Creep. Raz go chyba widziałem, tego bossa. I średnio mi się podobał. Ale papryczka go masakruje ładnie. Co on robi? Nie mam pojęcia. Umarł. A, jeszcze coś żyje. Piżamka, bardzo dobry item. Dobra, biorę, cokolwiek by to nie było. Czerwone HP-ki. Bardziej mi się przyda kupa, która daje jakąś tam małą szansę na lepsze drop. Znaczy dużą szansę na lepsze dropy, ale czasami z kupy wypada na przykład niebieskie serce.
psują credit carda. Ale to może na jakiś deal, który będzie kosztował 2 serca. Możemy też właśnie zrobić reroll. Przerobić te bezużyteczne serca może na coś ciekawszego. Okej, okay, no to na dole chyba nic nie ma, jeśli dobrze patrzę, więc nie będę tracił czasu na to. No, skrzydeczki, o, jeszcze więcej kasy, tego chciałem. Maszynka już zacięta, więc dobra, karty. To była jakaś trollbomba chyba, o. Okej. Okay. Ace of Diamonds. Te karty są dobre teraz. Acey, asy zmieniają nie tylko pick-upy w tym przypadku kasy, ale też moby. Więc, ale Devil, no. No Devil jest lepszy. A kasy nie potrzebuje, no. No okej, okay, no. To mi może jakiś tam jeden pokój wyczyścić, ale Devil będzie lepszy na jakiegoś bossa. 8 bomb mam. Wiem, że tak przedłużam znów dosyć mocno. Ale... Kurde. Gdybym tu wcześniej był... Okej. Okay. Moon. Moon Pertro. Może w Secret Roomie jakiś item będzie? Byłem w Secret Roomie. No tak. Bardzo sprytnie Omegu. Jak zwykle nie pamiętam nic. Tu wziąłem papryczkę chyba. No to... tu już nic nie mam. To biorę Pertro i credit carda w takim razie. Ace of Diamonds użyję. Bo mogę. Jeszcze mam jakieś justice'y. Devile, śmierci, dobra, credit card, Pertro. To chyba najbardziej optymalna w tej chwili konfiguracja. I idziemy. Nagle mam 1000000 HP. O, wreszcie widzę. Nie ma żadnej klątwy. Cud. Cud. Chyba nie jestem na to gotów. O, właśnie, 2020 teraz też praktycznie za każdym strzałem działa. A nie, to nie 2020. Co ja w ogóle, znaczy... Nie wiem, co ja myślałem. Myślałem, że mam bookworma, a to po prostu moje baby. Tych mobów nie lubimy. Każdych mobów nie lubimy. Ale Abaddon też Fira robi na tyle często, że stan lokuje praktycznie wszystko. Okej. Okay. To się niezbyt opłacało. Akurat. Te wieżyczki są upierdliwe. Muszę co? Muszę im pozwolić strzelić co najmniej raz, żeby się otworzyło. Halo? No. Halo? No nie. A ty? Do areny raczej nie wejdziemy tym razem. To wszystko był ślepy zaułek. A, swędzi nos. O! Niezły fuks. Kluczyk.
Zajrzymy do sklepu najpierw. No w sklepie to już na 100% będzie grid. Raczej nie ma opcji, żeby było inaczej. Czy jest tak, że im więcej ma się kasy, tym większa szansa na grida? Czy mi się ubzdurało? O, ty jeszcze żyjesz. Zobaczmy tu. A, zapomniałem, że mam bransoletkę do niszczenia skał, w razie czego. No dobra, DPS nie jest zły, ale no oczywiście mógłby być dużo lepszy. To nam nic nie daje. No, nie spodziewałem się niczego innego. Dobre rzeczy. No to item room. Może credit carda zostawię. Zobaczymy, co tam będzie w item roomie. Czy warto to zwojdować? Kolejne kościane. No, kościane serca się opłacają. Myślę. Bo chyba nie liczą się do obrażeń kontra szatan. Szansa na szatana, w sensie teraz. Nawet jeżeli całkowicie stracimy kościane serce, to chyba się nie liczy. Okej. Myślę, że wojdujemy obie te rzeczy. Niestety dał mi to speeda i shot speed chyba. Zamiast damage i tears, ale też dobrze. Lovers, no tak, lovers. Lovers nic nie daje. No szansa na szatana jakaś wielka nie jest. Secret room już był. Tam nie wysadziłem chyba trupka, więc może jednak wysadźmy. Ha. Okej, może tu być secret stąd przejście. Dwa centy. I lecimy. A tu pewnie nie będzie bossa. A, tu jest to. Kolejka. Kredyt. A, tu jest full. Czy... A, nie, myślę, że odbiera mi tam wszystkie itemy, kiedy wejdę do środka. Mogę stracić moje kościane serce, niestety. Ale dobra. Tak, nie mam nic. Ani bomb, ani kluczy. Przynajmniej jestem szybki dosyć, więc... Może się uda. Nie sądzę, żebym bez obrażeń tutaj wyszedł z tego. Dobra, tu jest przycisk jakiś. To będzie irytujące. Cześć, mamo. Wypuść mnie. Trollo. Okej. Co tutaj robimy? Kubka, kubka. Dobra, atakuj. Przyciski, muszę się wrócić. Okej, to było w miarę. To już jest mniej w miarę. O, to było chamstwo. Nie wiem, co z tymi bombami. A, bomba była po to, żeby wziąć klucz. No. O, źle. Tak ma być. Chyba nie trafiłem tą bombą zbytnio. Teraz chyba się udało. O nie. Fuck.
ale myślę, że to już koniec. Aha. Chamstwo. Koniec. A. Jakoś wyszedłem z tego cało. Mamy dwie opcje. Potrzebuję karty full, żeby od mamuśki uciec, albo iść głębiej, bo mam już cały nóż. Ten, no nie wiem, build nie jest ogólnie mocny, więc obie opcje nie wydają się jakieś bardzo obiecujące. To chciałem powiedzieć. Pójdźmy do Kerstruma. Bez szału, ale... Okej. W sklepie były loversy chyba zostawione. Myślę, że pójdziemy po prostu w głąb. O! Trzeba tak to załatwić. O, nie mogę grzyba podnieść? Mogę. Pytanie, czy gdyby coś było w tym grzybie, to bym to dostał, czy nie? Plus do najniższego stata, czyli co do... Zaraz. A, to był range, a nie shot speed chyba. Tirsy dostałem. Też. O, fuck. Więc nie jest źle. Może w skrzynkach coś będzie? Dobra, kasy nie potrzebuję. to już jest... Nie, to nie jest mamuśka, co ja w ogóle nie wiem. Dobra, zobaczymy, co tu za boss się nam objawi. Tych bossów... O nie, ten boss. Nie znam ich za dobrze, ale nie są... Ahaha, aha. To robi Brimstona chyba. Tak, a i to jeszcze dwa razy. Bardzo fair. Co to miało być? Masz. O, fuck. Skąd te niebieskie serca? Czy tu będę bezpieczny? Będę. Lol. Że tak powiem. Brimstone Bombs. Nawet szatan jest. Szok. Chyba straciłem kościane serce? Tak, straciłem kościane serce za to. To myślę, że wezmę tego HP-ka. Chcę mieć przynajmniej jednego. Zobaczymy, co tam u szatana. No i co? Myślę, że wezmę latanie. Znaczy tak, zrobię kredyt karda. Czy to mi da oba itemy? Tak. Więc na pewno wezmę to, a to spertruję. No i proszę. Brimstone na zawołanie. Jestem szczęśliwy z tego powodu. No cóż, tu musimy oddać HP-ki. Jeśli chcemy iść w dół, no to idziemy w dół, dobra. Czy zostały jakieś niebieskie serca albo coś? Chyba nie. No wciąż nie jest to rewelacyjny build. Te dolne pokoje to już będzie dosyć... To było chamstwo. To było chamstwo. Zacznijmy od tego. Człowiek tu się czuje bezpieczny i wryje od ogniska. No, mauzoleum to już nie przelewki. Nie wiem, myślę, że nie przeżyję tego. Chyba, że coś dużo lepszego dostanę jeszcze. Aha. Blind, bo... Czemu nie?
Nie znam tych mobów za bardzo. Na szczęście latam i wchodzę w moby. Dobrze, mamy Holycarda. To może na później zostawimy. A, no tak, nie mam Brimstona. To nie jest takie hop-siup. Curse Room? Jasne. Dobrze, że latam. Okej, okay, latanie to podstawa. Aha. To jest mimik. Może niekoniecznie. Może tak. Co te przyciski robią? Aha. O nie. Proptozis jest złym itemem teraz. Znerfowali go, znaczy chyba już kiedyś, nie wiem czy teraz bardziej go znerfowali. Jak widać, trzeba mieć naprawdę dużego range'a, żeby to coś sensownego dawało. O nie, teraz nie będę mógł z daleka bossów atakować. To jest bardzo złe. No to rip. Na pewno nie jest to dobry item na te nowe bossy. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Ale nie wygląda to dobrze. Super grid? O dziwo, nie. To biorę wszystko. Trinkety. No w sumie chciałbym jakiś lepszy. Tak naprawdę. Teraz ogon nie byłby głupi. To prawda. Myślę, że pochodzę trochę jeszcze z tym pudełkiem. Hangman. Bezużyteczny. Wysadzę ciebie. No i tyle. Aj, aj, aj. Co to za koza? Mega koza. Te kozy między sobą Brimstona robią chyba. Nie wiem, czy to te, czy jakieś inne, ale tak mi się wydaje. Coś takiego widziałem. Ha. Nigdy tej kasy nie wydam. Te moby robią mini Brimstona, takie Azazele. To już jest nie, to jeszcze nie jest mamuśka, okej. Okay. Jest Gehenna. Jak ten czas leci, chciałem powiedzieć. Fajnie, że kolce wciąż działają. Oczywiście to jest super feature. Te kolce, kocham je. Prawdę mówiąc, wysadziłem trupa szatana, już szansa lepsza nie będzie, więc... No ale możemy mieć jakiegoś rerola, może... A idziemy. Idziemy. Okej! Okay. Znowu wy? Jakiś inny wariant? Nie mam pojęcia, co wy robicie, ale... Na szczęście się nie popisali. Kurde, okej. Okay. Czy to daje range'a? Daje range'a, Ale czy jest lepsze niż to? Fuck. No dobra, whatever. Wszystko co daje damage'a jest ok. Mam 20 bomb. Czas je zacząć spożytkowywać. Myślę. Secret roomu nie było jeszcze. Tu. To jest mimik. Czy ja chcę tu zwiedzać?
Właśnie, zostawiłem Brimstona, muszę pamiętać. No dobra. Może Proptozis nie był taki zły, bo z tym, z papryczką to pali ładnie. Czy coś tu było? Mam Spectral Tearsy skądś. Czy da się to jakoś wypchać stąd? Chyba niezbyt. Cóż. Tower. Poproszę Money Equals Power. klucz bateria. To chyba bomby robi? Nie wiem, robi jakieś eksplozje. Loversy. Więcej secret roomów? No nie wiem. To jest co? Kane, aha. No to chyba już więcej, zbyt dużo nie naładujemy. O Boże. Super koza. Kozy szarżują też. Muzyczka tutaj jest taka dosyć interesująca. Gdyby mi się bardzo chciało, to bym tutaj pograł trochę, ale chyba niekoniecznie. Nie no, myślę, że ogon, chociaż nie widzę, żeby za bardzo działał. Gdzie są moje czarne serca? Okej. To brzmi lepiej. Myślę, że się opłaca. O fuck, to były brimstony. Akurat jeszcze jednego charge'a dostanę. O, w samą porę ten złoty klucz. Kurde, pay to win, co to robi? Dobra, sprawdzę na szybko, bo nie pamiętam oczywiście takich rzeczy. Pay to win, gdzie ja to mam? Nie, nie tutaj. Tu. Robi restocki w item roomach. No to jest niezłe. Tylko, że... W sumie pytanie. No, podejrzewam, że teraz się nie zespawnuje w tym item roomie, w którym już byłem. I co? Został mi tak naprawdę jeden item room. A. Walić to. iść po mojego Brimstona. Chyba nie. Iść po Brimstona i znikać stąd. Dobra. Super secret. Dobra, sprawdzę. Dobra. Cóż mi oferujesz? Nawet hapeki. Nie będę jakiś bardzo smutny, jeżeli to będą hapeki. Nawet no, nie wiem co to jest. Cóż by to mogło być? Idziemy. Dość tego. Ile w ogóle ja tu już czasu spędziłem? Za dużo. Range up w sumie taki trochę kuszący był z Proptosisem. O, teraz unknown.
Mam trzy czerwone i nie wiem, z sześć niebiesko-czarnych. Jeszcze kościane chyba po drodze. Coś w ten deseń. Coś w ten deseń. Dobra, damage nie jest już taki zły. Tu chyba Brimstona użyję. Aha. Jezus. Oczywiście. Musiałem dostać, no bo jak żeby inaczej. Dobra, te kozy nie robią Brimstona, to nie wiem, może jakieś inne to robią. Do widzenia. Aha. Fajnie, fajnie. Co wy tak popierdzielacie szybko? Kurde, muzyka jest jakaś za głośna chyba. Tak mi się wydaje. Najwyżej ściszę. Ale to może w Windowsie mam za głośno. Spoko, zedytuję się. No myślę, że czemu nie? Zabierze mi to bodajże 2 HP. Myślę, że się opłaca. Żeby się nie skończyło jak się skończył ostatni challenge. A, te grube kozy robią Brimstona. Okej. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, co to są za moby. Zupełnie. Pojęcia nie mam. Jasne. No musiało tak być, nie mogło być inaczej. Wolę fulla niż tower. Trochę mnie martwi brak HP-ków. Znaczy no, nieświadomość HP-ków, może w ten sposób. Przynajmniej dobry sklep. Kupię wszystko. Może jakoś tam się zaliczy to wydanie kasy. Chociaż ciężko. To ostatni sklep. Zróbmy Muna. Co to było? Full. Mogłem to z Kersruma zrobić. Czy nóż zabił tego trupa? Tak to wyglądało. Dziwne. Nie chcę towera. Chcę fulla. Kurde, duży ten level. Dosyć. HP-ki za darmo, to lubię. Tu będzie boss? Prawdopodobnie. Cud! Kolce się schowały. Szaleństwo. Dajcie HP-ki. Okej, okay, małe kozy szarżują chyba tylko. Teraz. Teraz. To jest mamuśka. Na tym poziomie jest chyba gwarantowana zawsze czaszka z takim X-em, z której można wydobyć kartę full. Być może właśnie to jest z tej czaszki mam tą kartę, którą mam
Właśnie, bo się nawet nie przyjrzałem. Karta full jest nam potrzebna, czy też dowolna inna teleportacji, żeby uciec, znaczy wyjść z pokoju mamuśki po walce, jeśli chcemy jedną z alternatywnych dwóch dróg tutaj zrobić. Teraz pytanie, którą z nich chcemy zrobić. Możemy też po prostu iść w dół. Wydaje mi się, że ta droga w dół teoretycznie jest łatwiejsza. Chyba. Aha. Podoba mi się, że są hapeki. No ale kolce to już chamstwo. To jest triple shot. Mam dobre tirsy, to może być niezłe. Nie jestem pewien, czy było to warte świeczki. Chyba nie. Nie wiem, co te moby robią. Okej, możemy iść do areny i potem uciec fullem, ale stracimy fulla wtedy, ale spoko. To pójdziemy w dół. Dobra. Dobranoc. W sumie mogłem tam walczyć. Wezmę. Potrzebujemy HP-ków, nawet czerwonych, jakichkolwiek. No i co? Został boss. Secret room był, super secret został gdzieś. Brimstona chyba użyję na mamuśkę. Po mamuśce jest serce. Jeszcze, ale nie wiem, co jest trudniejsze. Chyba mamuśka sama. Też ciekawe. Hermit. Mamy teleport w razie czego. No kurde. Mam cały nóż i w ogóle wszystko. Mogę spróbować iść w dół. Ale mogę też iść w górę, czego jeszcze nie robiłem na nagraniu. Empress by się przydał. Empress Hermit. Mam co najmniej dwa hapeki. Daj coś dobrego. Nie. Okej, to jest co? Adrenalina. Panic power. Nie mogę się wyzłowić. Prawdopodobnie daje damage. Patrząc na moje staty, jeżeli brakuje mi serc czy coś. Empress Hermit. I Brimstone. Dobra, idziemy, potem pomyślę. Myślę, że może Empressa tu użyję, a Brimstona użyję potem. Chyba tak. Zróbmy tak. Lol. Okej, mam damage. Teraz właśnie, bo jeżeli idziemy do alternatywnych lokacji, to Polaroid i negatyw chyba nie jest istotne, co wezmę. Bo nie idę do Chesta ani do Darkrooma, więc chyba wezmę negatyw, bo on daje damage up teraz. A mam czerwone serca, więc nie dostanę shielda za bardzo jakiegoś.
Nawet mamy szatana. To chyba są tirsapy. Nie. Teraz tak. No, pudło. Możemy nożem otworzyć tutaj i iść dalej. W dół. Możemy też się wyteleportować stąd. Myślę, że pójdę w dół. Mimo wszystko. Muszę wyćwiczyć się w tej walce. Tu użyjemy Brimstona. On nam chyba tutaj więcej da pożytku. O! Czy to oko jeszcze żyje? Co to miało być? A, no tak, bo Proptozis. Oj, sek. W sumie ciekawe, czy jakbym teraz się wyteleportował, to coś to zmieni. Jak widać, tutaj się zmieniło delikatnie otoczenie. No ale dobra, idziemy w dół. Górę wam pokażę następnym razem. No, teraz ile mam HP-ków? To jest pytanie dosyć istotne. Na szczęście dużo. Na szczęście nie ma klątwy. Pusty pokój. Aż dziwne. Jesteśmy w trupiarni. Czy też w trupie matki? Nie wiem, kurde. Jaka tu jest... prawidłowa nomenklatura. Może pójdźmy do góry i użyjemy tu Brimstona, chociaż... No, Brimstone z Proptozis to już nie jest to samo. Ale wciąż jakoś tam działa w miarę. Chociaż z triple shotem, no to ładowanie trochę trwa. Liczę na Money Equals Power jakoś magicznie skądś. Jakiś secret room czy coś. Tower Hermit, ha? Okej. Nieładnie. Nie znam tych mobów w ogóle. Co to było? Czy to dwa hermity? To przydałby się Curse Room. No dziwne, build nie jest taki zły jak się wydaje, bo jak Proptozis walnie z bliska, to jednak jest konkretny damage. Mimo wszystko. A szczególnie jeszcze jak papryczka przysmaży, to już w ogóle nie ma co zbierać. Halo. Skałka. Dajcie skałkę, taką skałkę. Przydałby się jeszcze damage. Damage'a nigdy za wiele. Reguła numer jeden. Nie znam tych much. Muchy, które spełnują. Okej. Okay. Tu też jakiś spawner. Fajnie. No dobra. Jednak ogon, widzę, działa. Czasami. Ale przydałby się jakiś jeden czerwony hapek do tego kościanego. Co to? Nie mam pojęcia. Po co ja tam stałem? Nie wiem. Tego nikt nie wie. O, mamy bossa. No to myślę... Dobra, jeszcze spróbuję secret room jakiś znaleźć.
żeby może zmaksymalizować szansę na szatana. Aha, nieważne. Może ma equals power, nie wiem czy grid może to wyrzucić. Coś takiego. Nie wyrzucił. HP-ki zostawmy sobie. Dobra, idę na bossa w takim razie. Nie znam. Pierwsze widzę. Co on robi. Na szczęście mój damage jest duży. No dobra, być może ten run ma przyszłość. Poszukam Curse Roomu, bo jest sporo HP-ków na mapie. Może mnie do szatana teleportuje. To byłoby optymalne. Dobra, daj tam czerwonego HP-ka może. Albo nie. Czy ogon zmienia każdy drop czerwonego na czarne? To daj mi loversów. Emperor, to dosyć spoko. Może mogę skipnąć wszystko. Dobra, pogram tu trochę, zobaczę co mi da. No dobra. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja nie chcę Brimstona. Bo Brimstone, kurde, ma strasznie długi czas ładowania. Nie jestem pewien, czy może papryczkami strzelać. Dobra, może, ale mimo wszystko ten czas ładowania jest zbyt długi, wydaje mi się. Z triple shotem. Myślę, że normalny atak jest lepszy dla mnie. Także wezmę kulę. Dostałem Hierofanta. Chyba nie chcę. A tak, nie mogę już dalej grać. Czyli co? Chyba no, wezmę teleport. I zobaczymy. Wyczyszczę jeszcze ten level. Niech będzie. Nie używam kulki, bo chcę mieć gotową na następnym levelu. Aha. Moby, które spawnują moby. Chociaż dobra, użyję, bo jest bateria i tak dalej. No, devil to lepiej. To się przyda na ostatniego bossa. Taka kombinacja. Ale okej, jest Curse Room. Więc Hermit. Może Gapi? Mamy obruszkę chyba, która mnie uratowała tam na samym początku. Mamy kota i mamy teraz łapkę. Którą chyba użyję, no bo co? Okej, kościanego nie mogę się pozbyć. Ha. No dobra. Gapi jest znerfowany, ale wciąż to jest bardzo dobra transformacja. Także... nie miałem wielkiego jakby optymizmu na początku. What the fuck? Ale to się troszkę zmieniło. Oczywiście. Nie wiem jak tutaj przetrwać w tym pokoju. Może niepotrzebnie ryzykuję łażenie bez sensu. Jeszcze tylko Hive Minda brakuje. Gdzieś mi się wydawało, że widziałem skałkę, ale może mi się tylko wydawało. Hmm.
to chyba tyle. W sumie Super Secret jeszcze mógłbym sprawdzić tak gwoli dokładności. Tu nie może być. Może tu. A, pewnie będzie przy bosie gdzieś tam. To raczej najbardziej prawdopodobne. Gdzieś tu był chapek, tu jest bateria. Tu. Dobra, sprawdzę tu. O, jednak tu. Aha, okej. Okay. Podniosę. Myślę, że mamy szansę. Wciąż nie znam za bardzo ataków tego bossa, ale... No zobaczymy. Gapi, właśnie jeszcze to. Tears up. Hierophant i Devil to jest moja kombinacja. Oby się udało. Blind, no to akurat Sun, okej. Okay. Sun nie jest złe, ale gdyby miał czerwone hapeki, to byłoby świetne. Full heal. Dobra, więc wezmę Sana może na razie. Chociaż tak naprawdę kryształowa kula mi zrobiła to samo. Nie no, nie liczę już raczej na Money Equals Power. Ten sen się raczej nie spełni. Tutaj, no cóż, szatana już nie może być. To jest koniec ścieżki po tym bosie. Niezależnie od tego, kto umrze. Dobra, gapi działa w miarę dobrze. Sana, nie wiem, użyję w jakimś irytującym pokoju, jeżeli zdążę. Przydałby się w sumie teleport, to bym do Curse Rooma sobie spokojnie wszedł. Może znajdziemy skałki, znaczy jakie skałki? Skrzynki. No dobra, są hapeki. Najpierw wyczyszczę level, potem się zobaczy. Dwa devile. Devile chyba się stakują ze sobą. To może być lepsze niż Hierophant, żeby mieć po prostu kolosalny damage i zone-shotować bossa. Brzmi dobrze. O Boże. Dobra, jak? Aha, w ten sposób. Nieźle, nieźle, ale trollowy pokój. Cieszę się, że tylko jeden punkt obrażeń dostałem. No może idziemy do Mega Satana albo coś. Znowu to. Okej. Nie miałem za bardzo gdzie tego użyć. No i co? I to już jest koniec i nie ma już nic. Chyba jednak Hierophanta wezmę. No. Gdzieś jest jeszcze Super Secret. Którego w sumie za bardzo nie mam po co szukać. Dobra. Myślę, że idziemy. Chociaż dobra, tam były hapeki, to jeszcze Curse Room odwiedzę. K-
który dać nam może Jere. No Jera mi nic nie da w tym momencie, przykro mi. Dobra, nie panikujmy. Myślę, że damy radę. Poloneza, czas zacząć, powiedzmy. Jeszcze się kulka naładowała, może mi tam dropnie jakąś kartę w trakcie walki. Lazarus. Nie znam ataków tego bossa. Będę szczery. Ale jest już druga faza, a ja tylko... Aha. Dobra, teraz będzie jechać z drugiej strony. Dobra. Masz śmierć. Teraz nie wiem, co będzie. Aha. Dobra. Bardzo fair. Nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Jedzie z której strony? Z tamtej. Aha. Chyba umarło. No dobra, czyli tak. Odpowiednio duży damage załatwia sprawę. Lostem będzie ciężko. Czy tam keeperem. Okej, okay, co unlockowaliśmy? To już widzieliśmy. Tinytoma. Jakiś przydupas czy coś? Teratoma. No dobra. Następnym razem pokażę wam, co jest w wyższych poziomach, powiedzmy. Gdzie jest Lazarus? Czy to jest nożyk? No jeszcze chyba tylko jeden symbol tu się mieści na tej karteczce. No dobra. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.